Proszę Państwa, no i stało się. ZUS przejął wczoraj 153 miliardy złotych z otwartych funduszy emerytalnych, ale od razu wyszła jakaś dziwna sprawa. Jakieś śmierdzące dmuchy się pojawiły, dlatego że ZUS przejął 153 miliardy, a dług publiczny zmniejszył się o sumę o 19 miliardów niższą. No i dzisiaj pani rzecznik rządu, pani posągowa, pani Małgorzata Kidawa-Błońska była o to zainterpelowana na konferencji prasowej i jak zwykle pani Kidawa-Błońska jest bardzo pewna siebie, no i, że tak powiem, elokwentna, to tutaj zapomniała języka w gębie. Zaczęła coś bełkotać i podobno, nie słyszałem tego, ale podobno powiedziała, że nie tak żeśmy się umawiali. W związku z tym widać wyraźnie, że dmuchy są chyba śmierdzące i nie wiadomo, do czyich lepkich łapek się te 19 miliardów złotych przykleiło, bo mamy kampanię do Parlamentu Europejskiego, więc to takie momenty są właśnie sprzyjające niezwykle. No i proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz zasługuje na uwagę. To wszystko się tak zazębia, to co prawda nie ma żadnych dowodów na to, które by się ostały przed niezawisłym sądem, zwłaszcza gdyby niezawisły sąd dostał odpowiednie rozkazy. No ale z poszlak też możemy dedukować, no i dedukujemy. Otóż proszę Państwa, poseł Wziątek z Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaproponował, żeby Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych przekształciła się w Sejmową Komisję Śledczą do sądzenia Antoniego Macierewicza. Widać wyraźnie, że soldateska bierze nasz nieszczęśliwy kraj już bez żadnych zachowywania żadnych pozorów, bierze nasz nieszczęśliwy kraj pod obcasy, no bo proszę sobie wyobrazić, Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, żeby zostać członkiem tej komisji, w ogóle żeby w niej urzędować, to trzeba uzyskać certyfikat dostępu do informacji niejawnej. Jak ktoś nie dostaje takiego certyfikatu, to oczywiście członkiem tej komisji być nie może. Takie certyfikaty wydaje tym cywilom Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc rozumiem, że też jakimiś kryteriami się kieruje. A jakie to mogą być kryteria? No warto przypomnieć przypadek pana generała Skrzypczaka, który był wszak jest generałem, był wiceministrem obrony narodowej, a patrzcie państwo, certyfikatu dostępu do informacji niejawnych nie dostał. Wyciągam z tego poszlakę, bo nie wniosek oczywiście, tylko poszlakę, że pan generał Skrzypczak, który był nominowany już w późniejszym okresie na ten generalski stopień, chyba nie był żadnym konfidentem razwiedki. W związku z tym, no po co on tam potrzebny w tym Ministerstwie Obrony Narodowej jak psu piąta noga, kiedy tutaj też jest 130 miliardów do podziału. Warto też przypomnieć, jak już jesteśmy przy kazusie generała Skrzypczaka, że upadek jego spektakularny zaczął się od tego, iż jakiś izraelski lobbysta, no gandziarz mówiąc językiem ludzkim, opublikował prywatny list generała Skrzypczaka do niego. List był niewinny, no ale prywatny. W związku z tym, kto izraelskiemu grandziarzowi kazał ten list opublikować? No nic się nie dzieje przypadkowo. Państwo pamiętacie sentencję księdza świętej pamięci księdza Bronisława Bozowskiego z kościoła Paniem Wizytek przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, który mówił, nie ma przypadków, są tylko znaki. Więc nieomylny to znak, skoro izraelski grandziarz publikuje list generała Skrzypczaka prywatny do niego, to nieomylny to znak, że ktoś mu kazał, prawda, czy ktoś go o to poprosił. A któż go o to poprosił? Ano ci, którym generał Skrzypczak stał widocznie na zawadzie,
przy podziale 130 miliardów złotych przeznaczonych na modernizację naszej niezwyciężonej armii. I teraz musimy zwracać tylko uwagę, gdzie będą kupowane różne zabawki dla naszej niezwyciężonej armii, bo jeśli w Izraelu, no to wszystko się powoli wyjaśnia, prawda? I ten list Grandziarza tak samo, bo jak Państwo pamiętacie, ten szef służby kontrwywiadu wojskowego też, żeby była asymetria, został wyprowadzony z tej służby chwytem za nosek. Prawda, jak to się mówi w kołach wojskowych, został chwytem za nosek wyprowadzony, a być może nawet z wojska. Więc widać wyraźnie, jakie tutaj siły są zaangażowane. No i jeszcze jedną pyskówkę wypada odnotować. Otóż pan Grupiński z Platformy Obywatelskiej nazwał pana posła Antoniego Macierewicza szaleńcem, bo rozwalił wywiad i kontrwywiad, w ogóle tajne służby. No widać wyraźnie, kto, że tak powiem, przed tajnymi służbami skacze z gałęzi na gałąź. No i niezawisłe sądy oczywiście będą miały z tego wiele uciechy, bo jedni będą drugich skarżyli. No a jeszcze na domiar, żebyśmy całkiem już nie zostali pozbawieni rozrywki, to jeszcze Parlament Europejski uchylił immunitet panu Zbigniewowi Ziobrze, którego z kolei będzie przed niezawisły sąd ciągnął Artur Balasz, postać już nieco zapomniana, ale to jest taki capo di tutti capi na zachodnim Pomorzu. Człowiek bardzo zamożny, były minister rolnictwa, co pokazuje po raz kolejny, że jak się wydobywać można z biedy. Otóż z biedy się można wydobywać w ten sposób, żeby chociaż przelotnie jakąś funkcję polityczną, najlepiej umiłowaną przywódcy w Sejmie lub Senacie, ale jeszcze lepiej w Parlamencie Europejskim, no a już najlepiej w rządzie, oczywiście w powiązaniu z Razwiedką, bo bez powiązania z Razwiedką oczywiście można się nie tylko z biedy nie wydobyć, ale w nią popaść, co ilustruje przypadek pana Ryszarda Krausego. Pan Ryszard Krause, jak zrezygnował jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia ze stanowiska przewodniczącego Rady Nadzorczej Petrol Investu, żeby zrobić w ten sposób miejsce dla 35-letniego pana Marcina Dukaczewskiego, syna pana generała Marka Dukaczewskiego, no to ustępuje ze wszystkich rad nadzorczych i ustępuje. Końca temu nie widać. Nie daj Boże, jeszcze każą mu oddawać pieniądze, co mnie utwierdza w podejrzeniach, że znaczna część tych takich oligarchów naszych, to są słupy podstawione. Oni nie mają, oni obracają pieniędzmi, czarną kasą Razwiedki i to jest taka poszlaka wskazująca na okupację naszego nieszczęśliwego kraju. A tam przy tym obracaniu, to oczywiście mogli się tam dorobić na boku trochę i własnych, ale jak przychodzi co do czego, to trzeba się rozliczać. No i właśnie wygląda na to, że pan Ryszard Krause jest na etapie rozliczania. Proszę Państwa, zapowiadana głuchą wieścią między ludem i niebieskim oznajmiona cudem, rekonstrukcja rządu stała się faktem. Stryjek zamienił siekierkę na kijek. No i jedna rzecz tylko budzi takie zaniepokojenie, bo jeszcze za komuny powtarzaliśmy wielokrotnie, że te wszystkie rozwiązania takie zbawienne dobrze by było najpierw przetestować na szczurach. Tymczasem pan premier Tusk zaczął odwrotnie, zrobił odwrotnie. Najpierw przez prawie 7 lat trzymał pana ministra Rostowskiego na stanowisku ministra finansów, a nawet wicepremiera, i dopiero teraz zaczął testować sytuację na panu Szczurku. No niedobrze, odwrotnie powinno być. Pan Mateusz Szczurek na pewno jest zacnym człowiekiem, mimo młodego wieku, ale powiedzmy sobie szczerze, no od tego trzeba byłoby zacząć.
I teraz byśmy nie mieli takiej zgryzoty. Pan minister Rostowski, do którego znakomicie pasuje dowcip z 1968 roku o Aronku, jeśli Państwo pozwolą, to powtórzę. Dyrektor szkoły w czasie lekcji spotyka na boisku szkolnym Aronka, no i pyta, co tu Aronek robi. Aronek mówi, no dlaczego jest nie na lekcjach, a Aronek mówi, że logiki nie ma, dlatego że logiki nie ma. Jak to logiki nie ma, pyta dyrektor. A no mówi, tak panie dyrektorze, bo ja się zesmrodziłem i pan profesor wyrzucił mnie z klasy i teraz oni siedzą w tym smrodzie, a ja na świeżym powietrzu. Otóż pan minister Rostowski rzeczywiście chyba jest w sytuacji tego Aronka z dowcipu, bo my zostaniemy z długiem publicznym, a więc z tym, co pan Rostowski nas smrodził, a on będzie się śmiał z nas w kółak albo w Wielkiej Brytanii, której jest obywatelem, właśnie poddanym brytyjskiej królowej, albo w Parlamencie Europejskim będzie się śmiał w kółak z głupich gojów, których zostawił z takim balastem. No więc problem polega na tym jeszcze dodatkowo, co się rzadko zdarza. Panu Rostowskiemu się przytrafił taki casus paskudeus, mianowicie fiskus zbankrutował. Warto zwrócić uwagę, że izbom skarbowym zabrakło ponad 31 milionów złotych na zapłacenie za prąd, za ogrzewanie i tak dalej. W związku z tym pan dyrektor departamentu w Ministerstwie Finansów zapowiada, że będą cięcia po wynagrodzeniach urzędników. No wreszcie się doigrali. Nosił wilk razy kilka, podnieśli wilka. Ale trzeba powiedzieć, że skoro już fiskus bankrutuje, skoro izby skarbowe nie mają pieniędzy na zapłacenie za prąd i ogrzewanie, to Zielona Wyspa za dobrze nie wygląda. Nic dziwnego, że pan minister Rostowski czmychnął sobie z rządu. Proszę Państwa, to sensacja goni sensację. No, nie dość, że rekonstrukcja rządu trwa, to CBA rozpoczęło masowe aresztowania wśród urzędników, a zwłaszcza w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które okazało się przeżarte korupcją. Pan minister Sikorski oczywiście nic o tym nie wiedział, bo on o takich rzeczach nie jest informowany, nie jest dopuszczany do konfidencji. Wśród przez ten zespół stworzony jeszcze przez pana profesora Nieboszczyka Gremka. Otóż ten zespół, mając takiego przełożonego, korumpował się jak tylko mógł. Ciekaw jestem, ile tajemnic państwowych wyciekło za granicę, w związku z tym do bezcennego Izraela przede wszystkim, bo jakżeżby inaczej. No, widać wyraźnie, że nasz Pinokio nie za bardzo sobie tam radzi w tym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Być może nie jest tak, jak za czasów prezydentury Lecha Wałęsy, kiedy to Lech Wałęsa pracował naukowo w Belwederze. To się tak się nazywało, że on pracuje naukowo, a tak naprawdę to rozwiązywał krzyżówki. W związku z tym minister Wachowski z parteru przeniósł mu gabinet na piętro, żeby go nikt przy tej pracy naukowej nie zaskoczył. Myślę, że minister Sikorski mniej więcej takimi rzeczami się zajmuje, o czym świadczyłyby te wpisy na Twitterze, on nic innego nie robi. Ministerstwem, jak powiadam, nie dopuszczają go do konfidencji, bo rzeczywiście całkiem słusznie, ale no nic dziwnego, że się ministerstwo mu skorumpowało. Jak tak dalej pójdzie, proszę Państwa, to nie doczekamy nawet do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jedni drugich wyaresztują, jedni przywódcy umiłowani wyaresztują drugich umiłowanych przywódców. Przy okazji wyaresztują się nawzajem bezpieczniackie watachy, ostatni zgasi światło i taki będzie finis polonie. To nie jest nawet najgorsze wyjście. Gdyby tylko alternatywa polityczna była przygotowana, no a najwyraźniej nie jest. W związku z tym Fundacja imienia Zygmunta Starego proponuje, żeby doprowadzić do rozmowy między panem redaktorem Michnikiem a panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Najwyraźniej chodzi o to, że ponieważ Leszek Miller nie jest przygotowany do podmianki, lewica się
nie może pozbierać jeszcze po aferze Rywina. W związku z tym no, trzeba podmiankę po Tusku jakąś przygotować, chociażby prowizoryczną. Wobec tego nie ma innej rady, tylko zorganizować dyskusję między panem redaktorem Michnikiem a panem Jarosławem Kaczyńskim, bo któż lepiej od redaktora Michnika wytłumaczy mikrocefalom, że pan prezes Jarosław Kaczyński wcale nie jest taki straszny, jak go malują, że faszyści są przecież straszniejsi. W związku z tym, skoro alternatywą mają być faszyści z ONR-u i Młodzieży Wszechpolskiej, no to już lepszy pan Jarosław Kaczyński. I wiadomo, że mikrocefale słuchają, myślą tak, jak im pan redaktor Michnik powie, więc jak im pan redaktor Michnik tak powie, to tak będą myśleli.